Znajdujemy się na stadionie w Sielcach, gdzie właśnie zakończyło się spotkanie 28. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Pogonią Sielca a GKS-em Bełchatów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, a zwycięskiego gola zdobył Mateusz Żydko z rzutu karnego. Ze mną jest zawodnik gości Cezary Damianiuk, wychowanek siedleckiej Pogoni. Ten mecz był dla Ciebie jakiś szczególny, czy podszedłeś do niego jak do każdego innego starcia? No bo jednak zagrałeś przed, można powiedzieć, własną publicznością. Tak, no wiadomo, fajnie, dobre mam wspomnienia z tutaj z meczów. Tak się tutaj wychowałem, tu się urodziłem, rodzina była na meczu, no ale no, niestety taka jest piłka, że przyjechałem tutaj wygrać, a niestety przegrywamy 1-0 w takich okolicznościach, rzut karny taki kontrowersyjny myślę trochę, no i niestety no, nie wywozimy nawet ani jednego punktu. No właśnie, przegrywacie 1-0 i wasza sytuacja w tabeli nieco się komplikuje. Zgadza się, sytuacja nie jest kolorowa i zdajemy sobie z tego sprawę, ale no trzeba trenować i odwrócić wszystko, żeby piąć się troszeczkę wyżej w tabeli. No właśnie, w następnym spotkaniu zagracie z Miedzią Legnica, która 5 kolejnych spotkań nie straciła gola w pierwszej lidze. Myślisz, że to jest ten mecz, w którym uda wam się jednak przełamać? Myślę, że skupiamy się na najbliższym meczu, tak jak pan powiedział, z Miedzią i chcemy z nimi po prostu wygrać, bo tych punktów potrzebujemy. Na pewno przed meczem zdawaliście sobie sprawę z wagi tego spotkania i daliście radę zwyciężyć. Bardzo cieszycie się z tego faktu, że ograliście GKS Bełchatów i przeskoczyliście ich w tabeli? Tak, dokładnie, bo wiadomo, że ten mecz był tak naprawdę o 6 punktów. Jak gdybyśmy przegrali ten mecz, odskoczyli Bełchatów by nam na 6 punktów i naprawdę by się zrobiło nieciekawie. Teraz ich doskakujemy, mamy lepszy bilans między sobą, bo bodajże w pierwszym meczu było 0-0. Więc mamy lepszy bilans z nimi, idziemy w górę tabeli, mamy 4 mecze u siebie, jeszcze 2 wyjazdy, więc myślę, że uda się jeszcze trochę tych punktów zbierać i utrzymanie sobie zapewnimy już przed ostatnią kolejką. Na dzisiejszy mecz trener zmienił trochę waszą taktykę, wasze ustawienie. Jak ty się odnalazłeś w tej formacji, bo czasami nawet była taka sytuacja, że atakowałeś pierwszy w pressingu jeszcze przed Danielem Gołębiewskim. Tak, dokładnie. Było na początku założenie, że mam wyjść na boku pomocy. Wiadomo, jakie mamy problemy kadrowe, jest kilka kontuzji. Damian Świerblewski dopiero wraca po kontuzji też, więc jest ciężko właśnie na tym. Miałem schodzić do środka. I właśnie tak to wyglądało. Później zamieniłem się z Rybką, grałem już na podwieszonym napastniku, no i próbowałem presować, bo wiadomo, że takie jest założenie tego zawodnika, który tam gra, że musi presować obrońców drużyny przeciwnej, no i tak to wyglądało. Teraz przed wami mecz wyjazdowy z Sendecją Nowy Sącz. U siebie w Sielcach gracie bardzo dobrze, bardzo skutecznie. A jaki macie plan, żeby teraz na wyjeździe przełamać się? No, przede wszystkim to jest zero z tyłu, bo żadnego zera z tyłu nie było, dlatego przegrywamy te mecze. Tutaj u siebie widać, że gramy konsekwentnie z tyłu i udaje nam się coś strzelać. Nie wiem dlaczego tak jest, że na wyjazdach sobie nie radzimy z tym, ale zostały 2 wyjazdy i nie wyobrażam sobie, żeśmy wrócili na tych 2 wyjazdach bez punktu. Dlatego jedziemy na Sandecję, będziemy walczyć o zwycięstwo, które nas przybliży do utrzymania. W tej sali padły słowa, za które trener Sasa zapłacił 3000 zł kary. W tej sali czy nie? W tej sali. Okej. Okay. Po reakcji sędziego, bo ja mówię o 82 minucie, po reakcji sędziego głównego, który puścił grę, piłka spoza pola karnego poszła na chorągiewkę boczną, upłynęło 5-6 sekund. Nie było reakcji sędziego głównego, tylko sędziego asystenta po 5 sekundach. Po reakcji tego, co ja sam widziałem, że był challenge, czyli gra 1-1 w polu karnym, w piłkę trafił mój bramkarz i oraz po jego reakcji, jaką ma w szatni, gdzie widziałem wielu bramkarzy w takich momentach, Artur Boruc, Michał Wacławik z Zagłębia Lubin, głowę kładę i serce oddaję, że nie było rzutu karnego, bo wierzę swojemu piłkarzowi i tego, w jaki sposób przegraliśmy te zawody. Pod względem zaangażowania, pod względem tego, ile moi piłkarze zostawili zdrowia na boisku, to był taki GKS Bełchatów, który po prostu jest zawsze, który walczy od pierwszej do ostatniej minuty, nie poddaje się. Został dzisiaj, uważam, podyktowany rzut karny. Ja będę bronił swojego piłkarza, którego nie było. Wierzę w to, że nie było. Reakcja sędziego Złotka po 5-6 sekundach, która dopiero później, kiedy sędzia asystent, gdyby był rzut karny od początku, sędzia asystent od razu by wbiegł w pole karne, za linię. Dał mu znak mową ciała, gestem, że jest jedenastka. Piłka znalazła się w bocznej chorągiewce i dopiero po tym, być może po reakcji czy ławki, czy piłkarzy, pan asystent podbiegł, wskazał, że był rzut karny. Nic nie będę więcej mówił, bo wiecie, był mecz absolutnie dla nas taki, który żeśmy od pierwszej do ostatniej minuty pokazali, że mamy
to wszystko, co mamy, potrafimy, dzisiaj pokazaliśmy na boisku. Nie strzelamy bramek, stwarzamy sytuacje, może to nie są 200%, ale staraliśmy się. Każdy z piłkarzy dzisiaj oddał zdrowie i swoje serce dla tej drużyny, dla tego klubu, na to, żebyśmy dzisiaj tutaj nie przegrali. Stało się inaczej, zadałem pytanie na początku tej konferencji, dostałem odpowiedź, nie wiem, absolutnie, nic więcej nie chcę komentować. Dziękuję. Tyle. No my oczywiście bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Bardzo ważny mecz w kategorii za 6 punktów. W pierwszej połowie było sporo nerwowości. Ostrożnie podchodziliśmy do gry, bo baliśmy się, żeby nas Bełchatów nie zaskoczył. Natomiast no, liczyliśmy właśnie, że w drugiej połowie bardziej zaatakujemy i stworzymy sobie sytuację, po których uda nam się coś strzelić. Wierzyliśmy do końca, że tak będzie. No i byliśmy drużyną w drugiej połowie przeważającą. Stwarzaliśmy sobie te sytuacje. Po jednej sytuacji został podyktowany rzut karny. Mnie się teraz trudno odnieść do tej sytuacji. Bym musiał zobaczyć powtórkę na płycie DVD. Czy tam był, no mi się wydawało, że jednak nasz zawodnik był faulowany. Natomiast jak było, no to nie wiem do końca. No. Arbiter główny z tego co widziałem nie był do końca przekonany. Natomiast boczny z boku sędzia liniowy widział lepiej, podpowiedział mu. Bartek, podpowiedział mu po 6 sekundach. No, piłka opuściła pole karne i trafiła do Bożego. Także nie chcę tu na gorąco mówić, czy był rzut karny, czy nie. Sędzia podyktował, wygraliśmy 1-0. Bardzo ważny mecz i daliśmy radę. Także przed nami kolejne mecze. Chcemy teraz tą pasę złych meczów na wyjazdach. Jedziemy na sentencję, że nie popadamy w hura optymizm. Jedziemy na Sandecję i chcemy powalczyć też o jakąś zdobycz punktową. Jeżeli chodzi jeszcze o mecz, no na pewno pierwsza połowa nie była taka, jak sobie byśmy wszyscy życzyli. Tak? Widać było, że sporo nerwowości, zawodnicy nie wychodzili na pozycję, nie utrzymywaliśmy się przy piłce, natomiast w drugiej połowie no, stworzyliśmy sobie 3, 4, 5 sytuacji, no i jedna przyniosła bramkę. Także spora pochwała dla naszych zawodników i wszyscy oddali dużo zdrowia dzisiaj nam na meczu, nikt nie odpuszczał, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Zapytałem tylko grzecznie, czy to jest ta sala, co ja powiedziałem złego? Moim zdaniem jako trener... Nie mówię o komentarzu odnośnie sędziowania. Ale jakie sędziowanie? Bo ja tylko powiedziałem moją opinię, że moim zdaniem nie było rzutu karnego. Czy to jest coś złego? Czy ja powiedziałem, że sędzia coś zrobił, nie wiem, wbrew... Pomoc? Absolutnie, ja tego nie powiedziałem i to macie nagrane. Widzę Pawła Lenarcika w szatni, który jest w stanie histerii spowodowanej tym, że przez decyzję sędziego, według niego z boiska jest czysta walka o piłkę i jego reakcja później. To ja wierzę swojemu piłkarzowi. Ja nic złego nie powiedziałem, panowie. A jak sprytnie? Ja przyjechał do żadnej pomocy tutaj nigdzie, panowie, z góry czy z dołu. Nigdzie. Nic nie powiedziałem takiego, także nie wrabiajcie mi, że teraz ja nagle na jakąś komisję pojadę i będę musiał zapłacić. Nie zapłacę, bo nie mam. Bo my nie jesteśmy GKS-em Bełchatów takim, którym grał w Ekstraklasie. Dzisiaj realia Bełchatowa są zupełnie inne. Ci chłopcy zostawiają serce, zdrowie i żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy. Nikt nie wie w jakich, my sami wiemy w środku. I kocham tych chłopaków za to, że potrafiliśmy wyjść i zagrać takie zawody. Że Wacek Cwerna, nasz środkowy obrońca, dzisiaj miał 3 sprinty 80-metrowe w pierwszych 20 minutach. Bo był zdeterminowany, żeby pomóc napastnikom w zdobyciu bramki. Ja ich za to kocham. Za to, że potrafią w ten sposób walczyć, zostawiają zdrowie. Brakuje nam trochę umiejętności. Brakuje nam doświadczenia, brakuje nam zimnej krwi pod bramką przeciwnika. Hirek Jeszewski, 96. rocznik, Szymon Stanisławki, 94. Byli w naszych ramach finansowych, dogadaliśmy się i grają z nami. Starają się jak najlepiej. Brakuje taki Gołębieskiego, który ma w 90. minucie, przewróci się, zdobędzie rzut wolny, zaoszczędzi trochę czasu. Doświadczenia Bartka Tarpolskiego nie kupi się przechodząc z młodzików czy z juniorów do seniorów. To potrzeba lat, meczów, nawet takich decyzji sędziego. Nie wrabiajcie mnie, że ja powiedziałem coś złego na sędziów, nie powiedziałem absolutnie nic.